Witam wszystkich hodowców. Najpierw chciałbym trochę powiedzieć o moich wynikach. Krótko. W zeszłym roku byłem m.in. 10 w okręgu kategorii B, czy 9. Podobnie w pierwszej dziesiątce w kategorii GOMGMP, GOMG Młode. W tym roku skończyłem sezon na 6 miejscu. Na razie wyniki pozostałe nie są znane. A chciałbym tu zaprezentować dwie pary gołębi na daleki dystans, po których będą do sprzedaży młode na jesień we wrześniu. Pierwsza para jest to samczyk, który w lotach okręgowych miał 5 konkursów. Minął tylko jeden lot maraton, dwa maratony zrobił, 3 loty 500 km. Jest to linia gołębi Gotharda Stolla oraz Norberta Kołodzieja. Mam go w taty, jest to oryginał od mojego taty. Jego bradu taty robił świetne wyniki. Super siadał szpicowo w kategorii C. Także jest to syn super pary rozpłodowej. Jest sparowany z samiczką. Też oryginalną od taty na daleki dystans. Z gołębi Heinderka, z jego gołębi olimpijskich. Jej matka zrobiła pierwszy konkurs także z lotu 500 km. Ta samica jest nielotowana. Specjalnie na daleki dystans jest ta para utworzona. Druga para. Samczyk od Ericha. Z linii gołębi dystansowych. Sztol razy Erich. Tak zwane. Robi mi wszystkie loty długie od roczniaka. Bardzo pięknej budowy. Super samczyk. Jest parowany z siostrą tego ciemnego, który był prezentowany wcześniej. A jest siostra tego ciemnego, nielotowana. Linia Sztol, Kołodziej. Może to są dwie pary na daleki dystans, które tutaj chciałem zaprezentować.